Poranek Radia TOK FM. A uczestniczył pan w podejmowaniu decyzji w sprawie rozwiązania krzyża? Bo właściwie wszyscy mówią o Bronisławie Komorowskim, ale w tym czasie obowiązki prezydenta wykonywał pan. No tak, ale to sprawa i wcześniej, i do końca była i zależała od Bronisława Komorowskiego. Myślę tam, że było porozumienie też, taka była wola kurii diecezji warszawskiej, żeby tę sprawę rozwiązać. Wydawało się, że ta kościelna sprawa w kościelnym jakby gronie zostanie wyjaśniona i niestety tak się nie stało. I ze szkodą dla państwa. A co będzie dalej? Tutaj konieczne współdziałanie, konieczna decyzja, moim zdaniem, i oczywiście prezydenta, który głównego lokatora Pałacu Prezydenckiego. On będzie musiał wziąć odpowiedzialność i decyzję. Łącznie z... Tak, wszyscy wszystko zrzucają na prezydenta łącznie Komorowskiego. Też... Nie, ja nie chcę zrzucać. A nie on ten krzyż ustawił. Ja nie chcę zrzucać, ale on jest głównym lokatorem i musi podjąć decyzję, czy będzie tam funkcjonował. Czy musi się zdecydować, czy będzie funkcjonował w Pałacu Prezydenckim mimo tej demonstracji codziennej, która tam się odbywa, czy będzie urzędował w Belwederze, te decyzje należą do niego. I trzeba poczekać na... A co pan by mu radził? Ja myślę, że tę sytuację trzeba przerwać. Na pewno będzie miał inicjatywę Bronisław Komorowski odnośnie upamiętnienia katastrofy smoleńskiej. Ale inicjatywę, gdzie będzie, chodzi... pana zdaniem, gdzie powinien urzędować? Na krakowskim przedmieściu czy w Belwederze? To jego wola jest. Czy ja... Źle, a co pan by mu radził? Ja bym mu radził, żeby nie poddawać się takiemu terrorowi, psychicznemu naciskowi i wyprowadzać się do Belwederu. Znaczy, jeżeli chciałby się zdecydować na funkcjonowanie w Belwederze, co jest też przecież symboliczne dla polskiej historii, to powinien to zrobić nie pod presją rzeczy, które dzieją się przed Pałacem Prezydenckim. To powinna być jego wolna wola i wolna decyzja. Ale żeby taka była, nie powinno być tej presji przed Pałacem Prezydenckim. I wydaje mi się, jestem przekonany, że ta sprawa w ciągu najbliższych nie zostanie wyjaśniona. No nie zostanie wyjaśniona, bo zacznie się dyskusja, czy jaki pomnik tam powinien stanąć, jaki napis, co on ma upamiętniać, to jest rzecz na długie miesiące. Nie, ale nie może być tak, że teraz ci, którzy tam bronią krzyża, będą negocjować i dyskutować z prezydentem czy z przedstawicielami kancelarii prezydenta, jak będzie wyglądał pomnik, jaki będzie pomnik, jakiej wielkości, jaki będzie projekt. Bo to dojdzie do tego, że wszystko stanie na głowie. A pan uważa, że tam powinien stanąć pomnik? Nie, nie. Ja uważam, że inicjatywę powinien mieć prezydent Komorowski odnośnie upamiętnienia. Zresztą mówił o to i... A co to miejsce? Co w tym miejscu należałoby upamiętnić? Pamięć 96 ofiar. A tam nie rozbił się samolot i tam nie czczono 96 ofiar, tak, tylko ale... prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To nawet, ale to też jest, to jest prezydent, to był prezydent i parę prezydencką, zresztą mówił o tym Bronisław Komorowski, pamięć należy uznać czy uczcić symbolicznie. No pamięć to można w kaplicy, można, w pałacu prezydenckim, czy wewnątrz, jeżeli idzie o parę. Czy wewnątrz pałacu, czy przed nim. Ale mówi się, że teraz trzeba upamiętnić tych ludzi wszystkich, którzy tam przychodzili. Nie. Więc właściwie ja nie wiem, co tam by trzeba było upamiętnić. Nie, znaczy, to jest kwestia oczywiście poprzedniego lokatora, poprzedniego prezydenta. To jest kwestia Lecha Kaczyńskiego i uczczenia jego pamięci, czy wraz z małżonką, bo zginęli w tej katastrofie. Natomiast robienie czegoś ponad to jest w moim przekonaniu przesadą.